Cześć, z tej strony Hubert Zabusa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wymienić wkładki w kasku Abus Airbreaker produkowanym do grudnia 2020. Proces wymiany wkładek rozpoczynamy od obrócenia ramion o 90 stopni i wypięcia ich z systemu mocowania. Tak samo postępujemy z jedną stroną, jak również z drugą. Czyli obracamy o 90 stopni i podgięciem wypinamy mocowanie z kasku. Kolejnym etapem będzie obrócenie głównej śruby spinki montażowej w kasku o 90 stopni zgodnie z instrukcją. Do tego posłużymy się zwykłym śrubokrętem płaskim. Zgodnie z informacją, śrubę montażową obracamy o 90 stopni w prawo. Następnie pewnym chwytem łapiemy element siatki mocującej w tym miejscu i pociągamy wkładkę do siebie. Tym samym wkładka jest gotowa do wyjęcia z kasku. Po wypraniu lub wymianie wkładki na nową przechodzimy do jej montażu w kasku. Pierwszym etapem będzie zamocowanie głównej śruby mocującej wewnątrz skorupy. W tym celu mocujemy śrubę. Korzystając ze śrubokręta płaskiego, obracamy śrubę montażową o 90 stopni w lewo. Przechodzimy do montażu ramion regulacyjnych w kasku. W zależności od preferowanej przez nas pozycji, ustawiamy wkładkę na równi z dziurkami występującymi wewnątrz systemu skorupy kasku. Ramię obracamy o 90 stopni, klikamy i ponownie przechylamy o 90 stopni. Tak samo postępujemy z drugiej strony, ramię obracamy o 90 stopni i montujemy w systemie regulacji, po czym obracamy o 90 stopni w lewo. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem wkładek do Waszego kasku, linki do sklepów naszych partnerów znajdziecie w opisie tego filmu.